Niech będzie pochwalony z Chrystus. Drogie siostry, niech Pan Bóg obdarzy was pokojem. Na samym początku tej konferencji chciałbym zaproponować modlitwę i dlatego proszę, abyśmy powstali. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Boże, tenś bądź błogosławiony. Gromadzisz nas w tym kościele. Ale przede wszystkim gromadzisz nas we wspólnocie, którą jest Kościół. I dziękuję Ci, Panie Boże, że jesteś kochany, że każdego z nas bardzo kochasz, że umarłeś dla nas na krzyżu. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, w którym wspominamy Narodzenie Najświętszej Marii Panny. Dziękuję Ci za to miejsce, Sanktuarium Świętego Józefa i za Twojego Ducha Świętego, o którego teraz pokornie proszę dla nas wszystkich na ten czas konferencji, abyś go Pani obficie na nas syłał. Abyśmy mogli naprawdę doświadczać tego, co Ty chcesz do nas mówić. Święty Józefie. Na początku chciałbym rozpocząć od słów z księgi proroka Izajasza, rozdział 53, czwarta pieśń cierpiącego sługi jachwę. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze. A pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak. Zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Grup mu wyznaczono między bezmożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo dni swe przedłuży a wola pańska spełni się przez Niego. Drogie siostry, tą wieczorną konferencję zatytułowałem Tajemnica Milczenia Boga i Człowieka. Dokładnie rok temu organizowaliśmy w Krakowie takie międzynarodowe spotkanie kapucynów i był Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego. On chętnie przyjeżdża na te spotkania nasze formacyjne. No i pamiętam, jak dziś siedziałem w pierwszym rzędzie, oprócz jak tutaj siostry, tak patrzyłem, Raniero wszedł ze swoim jak zwykle promieniającym uśmiechem. No i mówi: Drodzy bracia, na co dzień głoszę Słowo Boże kardynałom, a dziś mogę mówić do Was i czuję się jak w domu. Drogie siostry, nie głoszę na co dzień Słowa Bożego kardynałom, ale tu niektóre z sióstr z nami, cieszę się, że mogę czuć się jak w domu. Kiedy studiowałem w seminarium, mieliśmy takie przedmioty jak pedagogika i psychologia, i uczono nas, że percepcja człowieka, patrz dziecka, to jest tak pierwsze 15 minut lekcji. Czcigodne siostry są już tutaj półtorej godziny. I ja tak mam wrażenie, że poza cudem nie jest w stanie nic, żebyście coś usłyszały. Dlatego podam program konferencji. Niczym pielgrzymka do Jerozolimy w czterech odsłonach. Dlaczego to mówię? Bo ktoś inteligentny to posłucha, którego punktu chce słuchać i poprosi siostrę, żeby obudziła na ten punkt. Ja będę zawsze zapowiadać, że jest ten punkt. Ta konferencja to nie jest najważniejszy moment tego czuwania, więc mam świadomość, że nie wszystko musicie usłyszeć. Dlatego teraz jest ważny moment, żeby słuchać spisu treści. Pierwsze. Na początku będę chciał powiedzieć, co to jest milczenie, jakieś tak zarysować, o, o czym mówimy. Drugie, zobaczyć milczenie w życiu świętego Józefa. Trzecie, spojrzeć na milczenie Boga, w szczególności przypatrując się osobie Jezusa Chrystusa. I na sam koniec, będę chciał powiedzieć troszeczkę o wyzwaniu do nowej ewangelizacji. W kontekście roku wiary, do którego zaprasza nas Kościół. Konferencja była przewidziana na godzinę. Mamy trochę poślizgu. Postaram się skrócić, nie obiecuję, ale będę się bardzo starał, żeby tak to zrobić. Jak to było zgodnie z planem? Punkt pierwszy. Definicja milczenia. Więc milczenie jest tym, co poprzedza, przerywa. Albo przedłuża słowo. Więc okazuje się, że milczenie odnajdujemy w relacji do słowa. Z Ewangelii Świętego Jana wspaniale widzimy to, że jest powiedziane, że na początku było słowo. I teraz milczenie ma swoją funkcję, ale właśnie ma swoją funkcję tylko w stosunku do słowa, że albo to słowo poprzedza, jest taka chwila milczenia, prawda? Jak ja idę do przełożonego, to właśnie jest to milczenie, które poprzedza, prawda? Co opowie, tak czy nie. To jest bardzo ważna funkcja, prawda? Wtedy penitent kruszeje, i to jest ważna funkcja milczenia. Milczenie też może przerwać słowo. To też jest ważne, prawda? Że, że może nastąpić chwila ciszy. Pamiętam, jak dziś zgubiłem kiedyś wątek machomili i była chwila ciszy. Takiej uwagi nie miałem nigdy, prawda? Ja, jak, jak ten moment, jak jest chwila ciszy. Potem jest jeszcze milczenie w funkcji słowa, że ono przedłuża to słowo. Na coś ktoś coś mądrego powie, i potem następuje cisza. Dlaczego? No, żeby jakoś te treści przetrawić, żeby je jakoś przyswoić. I dlaczego w ogóle podjąłem ten temat milczenia? Ponieważ święty Józef, tak jak ja go widzę, właśnie jest mężem milczenia. I również, i tu będzie chciał pokazać ten dwumian, również Pan Bóg w sposób specyficzny milczy w stosunku do Józefa, to znaczy, tak jak to widzimy na kartach Ewangelii. I teraz w tej definicji milczenia chciałbym, abyśmy króciutko przyjrzeli się milczeniu Boga jak je pokazuje Biblia. A jeżeli patrzymy, jak je pokazuje Biblia, to tylko dlatego, żebyśmy mogli to jakoś do naszego życia zaaplikować, wziąć, bo nie ma sensu czytać tej wspaniałej Księgi Pisma Świętego, żeby coś wiedzieć, tylko żeby ta, ta Księga oświecała nasze życie. I tak. Widzimy, że Pan Bóg milczy czasami w stosunku do narodu wybranego, jako forma gniewu w stosunku do tego narodu. Czyli Bóg się nie objawia, nie pokazuje swojej mocy, swojego działania. Bóg milczy. I to jest forma kary, forma gniewu ze strony Pana Boga. I myślę, że my to słowo jakby też doskonale rozumiemy w życiu, które, które prowadzimy, prawda? Jak Ci się gdzieś Pan Bóg schowa na modlitwie, no to się zaczyna, prawda? Pana Boga nie czuje, a ze mną nie rozmawia. A go nie ma, a w ogóle nic. Dawniej przychodziłam na adorację najświętszego sakramentu, płakałam, a dzisiaj w ogóle nic. No i Bóg to robi. Bóg to robi. I czasami stosuje to jako formę kary, ale oczyszczającej, bo Bóg nas kocha. To, to, to jest to, to działanie Pana Boga. Święta Mat Błogosławiona Matka Teresa, kiedy czytamy ten jej dziennik duchowy, okazuje się, że po tych stanach mistycznych, które miała do momentu założenia zgromadzenia, Pan Bóg się chowa do końca życia. Chowa. Ona po prostu żyje, jakby Boga nie było. I sama mówi o sobie, że czuję się obłudnikiem, bo wychodzę, mówię o Bogu, a Boga nie doświadczam. Ona żyła tym doświadczeniem, które miała ja na początku swojego życia. I, I już pod koniec mówiła, że. Pan Bóg wymaga za dużo. Takiej się daleko ten Pan Bóg schował, że, 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 że w ogóle Jego nie doświadczała. Więc pierwsze takie milczenie Boga może być milczeniem gniewu. W stosunku do tego narodu, który grzeszy, to tak można sobie zaaplikować. Że jak Bóg w Twoim życiu milczy, można sobie zadać. Ja nie mówię, że tak jest, ale można sobie zadać pytanie. Może to jest forma kary za grzechy Twoje. Ja mam swoje, to też za nie Pan Bóg mnie jakoś tam prowadzi. Druga forma milczenia Pana Boga to może być forma cierpliwości. Czyli Pan Bóg jest cierpliwy i na przykład my grzeszymy, a nie wiem, czy siostry grzeszą, my kapucyni grzeszymy, ja to tak przekładam ze swojego na wasze, prawda? Grzeszymy i Pan Bóg jest cierpliwy. Dlaczego? Żeby dać nam czas na nawrócenie. I to jest, to jest dla nas takie same milczenie, ale jest innym milczeniem Pana Boga. Właśnie takie, no właśnie forma cierpliwości, bo, bo jesteśmy ślepi, głusi, jeszcze nie zrozumieliśmy pewnych rzeczy teraz Pan Bóg ma cierpliwość do nas i, i milczy. Dlaczego? Bo jakby miał coś powiedzieć, to powinien nas od razu zabić. A On tego nie robi i czeka. Czeka spokojnie, aż, aż się nawrócimy, bo, bo, bo Bóg daje łaskę. Oczywiście jest pewna tajemnica tego czasu, który mamy podarowany. Nie wiadomo, ile będziemy żyli. Nie jest powiedziane, że każdy musi siedemdziesiątkę co najmniej dożyć, a potem jeszcze to 80. Nie wiadomo, można umrzeć młodo. I to było, czyli pierwsze milczenie Boga jako gniew, drugie milczenie Boga jako milczenie cierpliwości. Naprawdę z wielką cierpliwością, z tym, że to pierwsze gniew też jest wychowującym z miłością. Bóg nie robi niczego, Bóg jest miłością, więc nawet jeżeli się gniewa to gniewa się z miłością. I trzecie milczenie Boga. To, to jest, o tym piszą ojcowie mistyki, że Bóg czasami chowa się w naszym życiu. Dlaczego? Żeby wzbudzić tęsknotę duszy za Bogiem. Ja to tylko czytałem, ja nie jestem mistykiem, ale mogę się podzielić, co w książkach wyczytałem, prawda? Tak na przykład miał w swoim życiu ojciec Pio, że Pan Bóg mu się chował. I on cierpiał jak pies. To samo Franciszek, zobaczcie te, ten moment, kiedy On i, i idzie na alwernię, prawda, i krzyczy do Boga. Krzyczy, szuka. I Pan Bóg mu się celowo chowa. I właśnie ojcowie, m, którzy prowadzą mistyków, opisują ten fenomen, mówią, Bóg się chowa dlaczego? Bo jak człowiek tęskni za Bogiem, to jakby poszerza swoje serce, chce jeszcze bardziej kochać Boga. I oczywiście. To dla nas to jest cierpienie, bo tego Boga nie widzimy, tego Boga szukamy, ale koniec końców to się okazuje dobre dla nas. Oczywiście każdy sobie myśli, no tak, no to znowu, znowu Pan Bóg nas tak urządził na szaro, że trzeba cierpieć, żeby mieć z tego jakoś, jakieś owoce. No ale tak jest. No można to odrzucać, tak jak prawo fizyki, można lekceważyć, ale i tak zawsze kulka będzie spadała na dół. Więc Milczenie Pana Boga, jedno jako gniew, ukazuje to Stary Testament, Cierpli cierpliwość okazywana grzesznikowi i drugie właśnie milczenie, czyli ukrywanie się Boga, które ma prowokować nas. Myślę, że doskonale to rozumiemy. Ja, ja widzę sam, jak mi się Pan Bóg gdzieś chowa, nie mogę Go doświadczyć, no to zaczynam nawet Słowo Boże czytać, prawda? Na rozmyślanie pójdę, brewiarz otworzę, odkurzę, tom odpowiedni znajdę, znaczy jak się zaczyna modlić, no bo, no bo widzisz, że bez Boga nie, nie dajemy rady. Nie dajemy rady. Na szczęście. I to było milczenie Boga. A teraz milczenie człowieka. Jakie są motywacje Twoje i moje, że my milczymy, bo one mogą być różne. Na przykład możemy być niezdecydowani, nie wiemy po prostu, co powiedzieć. Albo coś, na przykład, milczenie może oznaczać aprobatę. Ale. Może być też milczenie, które jest milczeniem zawstydzenia, na przykład po grzechu. W Ewangelii Świętego Marka czytamy. Szli do Kafarnaum. Gdy przybyli, Jezus ich zapytał, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest najważniejszy. I teraz mamy milczenie, bo z reguły, jak słyszymy milczenie, to przynajmniej ja gaduła, milczenie jest złotem, prawda? Ej, to prawda, ale teraz się okazuje właśnie, że, że to milczenie, że jak ktoś milczy, to niekoniecznie dlatego, że, że to ma cnotę wypróbować, może zgrzeszył. Doskonale to znamy z naszych wspólnot, prawda? Ktoś coś przeskrobie, uszy po sobie, cichutko, nawet szczęść Boże powiem na korytarzu, nigdy nie mówił, teraz się przywita, prawda? Nie pyskuje, nie narzeka, Przypalony obiad, a siostra zadowolona, zawsze narzekała, a teraz nagle uśmiech na twarzy, a ona po prostu no, mandat dostała za samochód i musi 200 zł wydębić od przełożonej, a nie ma. I teraz Słowo Boże w Księdze Syrachawa się podaje takie, podaje takie sytuacje, kiedy mówi "Nie Niejeden milczący został uznany za mądrego, a innego skutkiem wielomóstwa znienawidzono. Jeden milczy, bo nie wie co powiedzieć. A drugi milczy, gdyż umie czekać na stosowną chwilę. I właśnie Słowo Boże jest taką wskazówką, bo pokazuje nam, że właśnie to milczenie, któremu się teraz przyglądamy, ono samo w sobie niekoniecznie jest dobre. Ono jest i ma wiele swoich pozytywnych cech. Ale właśnie, żeby patrząc na kogoś, kto milczy myśli, o cnotliwy człowiek, na, pobożna siostra, a może zakompleksiona. A może ona w ogóle nie wie, o czym gadka i po prostu się nie odzywa, prawda? Wszyscy myślą, że wow, ta, to jest siostra, prawda? Więc to milczenie, jakkolwiek cnotą samą w sobie jest, właśnie, żeby zobaczyć w tym kluczu właśnie też intencji, które nosimy w sercu. I też Słowo Boże pokazuje milczenie człowieka, który przychodzi do Pana Boga. I w tym kluczu milczenia też u Boga odpoczywa. I to jest też piękna funkcja milczenia, że, że, że my przychodzimy do Boga na modlitwę też, aby go słuchać, i wtedy jesteśmy zaproszeni, żeby milczeć. I słowo Boże też przepięknie mówi w psalmach o tym, prawda? O tym odpoczynku, który znajduje człowiek, jak przychodzi i spotyka się z Bogiem. Nie z samym sobą, ale z Bogiem na modlitwie. Milczenie więc niejedno ma imię. To może być wstyd, a to może być adoracja. To może być gniew. Milczę tylko dlatego, że jak otworzę usta, to wiązanka poleci. Ja wstydzę się, bo przełożony siedzi, prawda, co powie. A może być milczenie, które jest milczeniem uwielbienia albo odpoczynku. Mamy więc milczenie Boga. Tak jak mówiłem, gniew, cierpliwość. Albo właśnie to wzbudzanie tęsknoty, miłości i milczenie człowieka, które zasadniczo bardzo się różni. To był punkt pierwszy. Jeżeli ktoś teraz miał słuchać punktu drugiego, to proszę, żeby obudzić. Milczenie w życiu świętego Józefa. Znajdujemy się w tym sanktuarium. Przed chwilą był piękny wstęp. Usłyszeliśmy te, e, też tą całą, bym powiedział tak. O. To całe tło tej sytuacji osoby świętego Józefa. I teraz widzimy właśnie świętego Józefa, który, którego w ogóle postać jest otoczona tajemnicą, swego rodzaju milczeniem. Mamy piękne opisy powołań Mojżesza. Piękny, to jest opis, punkt po punkcie. Egzegeci to tam punkciki rozbierają. Jeden opis, drugi, powołanie Abrahama, powołanie Maryi, tam jest dialog osoba powoływana no ma trudności no to rozmawia, zadaje pytanie jest odpowiedź Boga, potem znowu czegoś nie rozumie, no to Pan Bóg się dostosowuje no, powołanie Mojżesza jest cudowne można by o tym dużo mówić a jeżeli chodzi o powołanie Józefa no to właśnie jest tajemnicza milczenia nie wiadomo, prawda? Nie ma, nie ma tego i Bóg z nim nie dialoguje widzimy te liczne dialogi które Pan Bóg ma w Biblii, prawda? a Pan Bóg jeżeli chodzi o, 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 o Józefa no to, tam nie ma dialogu tam są proste komendy, które słyszymy. I na przykład weź dziecko, prawda? I idź do Egiptu. Bierze i idzie. Prawda? Weź swoją małżonkę. I czytamy dalej: I Józef wziął. Potem wstań, i czytamy i Józef wstał. I właśnie nad tym tematem chciałbym się troszeczkę zatrzymać. Bo to jest taka koncepcja, to są różne koncepcje, właśnie prowadzenia Pana Boga. W stosunku do postaci biblijnych. Postacie biblijne mnie w ogóle nie interesują, ale interesuje mnie moje życie. Ja jestem egoistą, patrzę się tylko na siebie, prawda? I teraz trzeba zobaczyć, i chcę się ciebie zapytać, jaką Ty masz wizję, że Pan Bóg będzie Ciebie w życiu prowadził, bo może masz wizję Mojżesza. Co to znane? Jest? Piękna wizja, słuchajcie. Najpierw płonący krzak, prawda? Przychodzisz do kaplicy, a tam się bukiet pali, a się nie spala przy tabernakulu, prawda? Albo kwiaty już tydzień nie mają wody, a nie więdną. U kapucynów wiadomo, bo sztuczne. Ale u sióstr są prawdziwe i muszą. Jak nie więdną, widzisz fenomen, prawda? Cud. No i wtedy człowiek jest zadziwiony. I potem objawia ci się Pan Bóg, niczym siostrze Faustynie, i z Tobą rozmawia, prawda? Pyta o coś. A czy chciałaby siostra być przeniesiona z placówki na placówkę? No i wtedy Ty odpowiadasz: Panie Boże, jestem do Twojej dyspozycji, ale. Na pewno nie tam, prawda, bo koleżanka z roku nie wyżyje. Myśmy konflikt w nowicjacie, nie możemy się pojednać. No i wtedy Pan Bóg z Tobą rozmawia, odpowiada: No wiesz, ale przyjdę ze swoją łaską. A mówisz, Panie Boże, wiem, ale zobacz, taka tam przecież zołza, nie można żyć. W ogóle po co Ty ją powołałeś? A Pan Bóg ci tłumaczy, prawda: No powołałem, żeby jej żyć. Życie... I to jest taka właśnie wizja Mojżesza, powołania Mojżesza. Pan Bóg się jemu objawia. Może mówi, nie, nie mogę, jestem tam jąkała, czy ktoś nie wiadomo, jakąś wadę miał. No to wezmę Aarona. No Pan Bóg mówi, no dobrze. Potem z tym Aaronem same problemy były, nieważne. Ale tak sobie rozmawiają, prawda? I może ty masz taką wizję swojego życia duchowego, no biblijną bądź co bądź, prawda? Nie to, że se z palca wyssałaś. Masz piękną wizję. Abraham, przebrobiona, mojżesz, potem Maryja. Maryja, Boże drogi. Któż nie chciał być by jak Maryja, prawda? A z Maryją Pan Bóg rozmawia. No to z Tobą też rozmawiać będzie w kaplicy, prawda? A na przykład Pan Bóg ma inną wizję dla Ciebie, ma wizję świętego Józefa, czyli duchowości świętego Józefa. Czyli Pan Bóg będzie do Ciebie mówił w formie rozkazującej. I nie będzie czekał na Twoją odpowiedź. Prawda? Pan Bóg przyjdzie i powie: Idź. Prawda? A Ty w tym momencie masz wstać i pójść. Albo jeszcze gorzej, pismo przyjdzie od prowincjalnej. Prawda? I tam jest napisane: Wstań i idź. Prawda? A Ty myślisz, co za głupia baba? Ja się tu tak rozwijam. Dla świętego matki Kościoła. To jest najlepsze miejsce, gdzie ja mogę służyć Jezusowi Chrystusowi, prawda? A Pan Bóg ma dla Ciebie taką, taką wizję. Wizję świętego Józefa. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg ma do tego prawo. Bo Bóg jest Bogiem. Tylko ja, pytanie, czy ta wizja Pana Boga, która jest najlepsza? Najlepsza pasuje do Twojej? Bo kryzys jest wtedy, jak jest inne oczekiwanie w stosunku do rzeczywistości i inna rzeczywistość zastana. Jeżeli ja idę do klasztoru kapucynów, wiem, że tam będzie bałagan, tak? I przychodzę i tak jest, i nie mam kryzysu, tak? Przychodzi siostra zakonna, myśli, że będzie jak u niej w klasztorze i patrzy, że jest inaczej, może być kryzys, prawda? No, ja mam kryzys, jak idę do sióstr zakonnych, do klasztoru. Nie mogę się odnaleźć, boję się usiąść, bo pobrudzę, prawda? I dlatego tu jest ten kryzys. I teraz mówiąc właśnie o tej wizji, którą macie prowadzenia Pana Boga, warto się zapytać, jaką ty masz wizję biblijną, bo wszystkie wizje są biblijne. To warto to podkreślić. To nie to, że mamy wizję biblijną, a ja wam teraz proponuję wizję, nie wiem, psychologiczną, pedagogiczną. Nie, nie. Nic z tych rzeczy. Ja mówię o dwóch różnych formach biblijnych, które Pan Bóg ma, ale one są bardzo rozległe. <grych> tak? One nie są blisko siebie, nie są blisko siebie. I obawiam się, że wy macie tak jak ja, macie bardziej wizję Maryi i Mojżesza. <grych> Bóg będzie z nami rozmawiać. Dlaczego? No, bo my jesteśmy tacy bardzo y, ważni na świecie. Mówiono nam, że jesteśmy bardzo ważni dla Pana Boga. Myśmy kiedyś w to uwierzyli i teraz tak właśnie oczekujemy, że Pan Bóg będzie z nami rozmawiać. A Pan Bóg z nami rozmawia, ale często przez fakty. I może Pan Bóg też ma dla Ciebie taką propozycję, właśnie jak dla Józefa. Bo zobaczcie, to nasze myślenie, prawda? A propos przełożonych. No, że przełożeni to muszą być tak. Najwspanialsi, dobrzy, w ogóle roztropni, yy, yy, kobiety boże, zatopione, prawda? A jak się trafi głupi przełożony, to co? Nie macie takich? My mamy. I co? No już nam się historia zbawienia wali, prawda? Ju, już. O, a co za różnica dla Pana Boga? Zbawić Ciebie i mnie przez mądrych przełożonych? Albo przez głupich przełożonych. Ja jeszcze nigdy przełożonym nie byłem. Ale jak będę, a nie daj Bóg, a może się zdarzyć, bo nieszczęścia chodzą po ludziach, to wtedy będzie wersja głupi przełożony. I co? I Pan Bóg sobie nie poradzi z tą historią zbawienia. To sobie Pan Bóg radzi tylko z naszymi sukcesami duszpasterskimi, tak? A z grzechami? No, Panie Jezu, biedaczku, nie poradzisz sobie z naszymi grzechami. Radzi sobie Pan Bóg. Radzi. Ze wspólnotą, którą masz, radzi sobie Pan Bóg. Pan Jezus się w Betlejem urodził, i Pan Bóg sobie z tym poradził. Potem musiał na emigrację jechać. Może ty masz tak samo. Wysyłają cię gdzieś. Litwa, Zimbabwe. Co trzy lata nowy język musisz się uczyć. I każdy kaleczysz. Nawet już po polsku nie potrafisz mówić. W czym problem? A w naszej pysze. Aby my to wszędzie chcemy dobrze wypaść, prawda? Ja parę dni temu w Austrii byłem. Kazanie po niemiecku mówiłem. Bóg kochać, ty. I ci Austriacy byli tak samo zadowoleni jak Wy. Nic im nie przeszkadzać, że ja komunikować różnie. No, komunikować jak potrafić. Jak nie potrafić, to tak komunikować. I zobaczcie, to jest naprawdę, bo ja tak to mówię, jak mówię, bo inaczej nie potrafię, ale to jest kwestia wizji duchowości, a ja to jest bardzo poważna rzecz. Jaką ty masz wizję duchowości w swoim życiu? To znaczy, czy ty się zestroiłaś z prowadzeniem Ducha Świętego? Bo jak tak, to będziesz spokojna. Spokojna, będą cię przerzucać, różne zadania dawać, dziwne, ogólne, prawda? A nie, będzie, będzie miał pokój. Pokój. Ja nie mówię, że nie będzie chorował, że nie będzie miał stresów, yy, nie osiwieje. A, wszystko się będzie działo. Ale będzie miał pokój serca. Wiecie, o czym mówię? To, co może dać tylko Pan Bóg, czego demon nie może yy, zmanipulować, ofiarować. I zobaczcie, to jest właśnie yy, to milczenie, to jest też synonimem pewnej bezczynności, ośmielę się tak powierzyć. Ksiądz Dajczer w książce Rozważania o wierze. Znaczy, pięknie mówi o tym, o tej rzeczywistości. Kto potrafi być bezczynny, na przykład pójść do kaplicy na modlitwę, prawda? My to doskonale rozumiemy. A co siostra dzisiaj zrobiła? <laughs> A trzy godziny byłam na adoracji, no to faktycznie się siostra dziś napracowała. <laughs> prawda? I miej odwagę w Twojej wspólności iść się modlić. Jak jeszcze kurz niewytarty z trzeciego parapetu u góry. My się zbawimy przez sprzątanie klasztorów i wycieranie kurzy. Zbawiamy się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ja nie mówię, że w klasztorach waszych ma być tak, jak w naszym. Nie. To nawet my by byliśmy, byśmy zdziwieni. Ale rodzi się pytanie, rodzi się pytanie. Czy ta dbałość o czystość? Nie wynika stąd, że my sobie życia nie potrafimy poukładać. I tak jest. Grzeszymy, to chociaż yy, kwiatki wyczyścimy. Dusza brudna, relacji z Bogiem nie ma. Prawda? Nie tak, bo jak się trafi przełożona albo przełożony, który ma wszystko poukładane. U Pana Boga nie ma poukładane. Jak przychodzi Duch Święty, robi zamieszanie. Uczniowie łowią ryby, przychodzi Duch Święty, zostawia wszystko, idzie aby tak Duch Święty przyszedł do waszego zgromadzenia i powiedział, zostawcie wszystkie domy, róbcie nowe dzieła. A ciekawe, czy by się z wami dogadał Duch Święty. Bo ja widzę, jakim dla nas obciążeniem są nasze klasztory, które mamy cenne. Prawda? A jak Duch Święty powie, nie, jest nowy czas. Zostawić wszystko, jak Franciszek. Iść na ulicę, nie wiem, do, do, do ogrzewalni, spać kapucyni. Wypad z tych klasztorów. Z zabezpieczeń, które macie. Ja chcę być waszym zabezpieczeniem, mówi Bóg. O nie, my byśmy Radę Generalną zwołali i, i powiedzieli, że chwilowo wezwanie Ducha Świętego spełnione być nie może, prawda? bo nasze konstytucje nam nie pozwalają. Zobaczcie, do jakich paradoksów dochodzi. Ja, oczywiście trzeba rozeznawać, każda wspólnota ma jakiegoś świra to wy też musicie mieć jakiegoś nawiedzonego, chodzi, he, prawda, no to trzeba rozeznawać. Ale, ale właśnie być wrażliwym na to, co mówi Pan Bóg do nas. I właśnie ta mistyczna bezczynność to jest bardzo ciężka rzecz. Jest, żyjemy w czasie aktywizmu. Ja jestem człowiekiem, który żyje z afektów. Jak mnie nie pochwalą, umieram. Cierpię jak pies we wspólnocie, prawda, jak wyjdę raz z miotłą przed klasztor i zamiatam, to od razu patrzę czy czasem przełożony nie będzie wyjeżdżał samochodem, prawda? A jak nie wyjeżdża, to tak długo zamiatam, aż przejedzie chociaż wikary. I teraz właśnie no i pan Bóg nic wtedy nie może robić z takim człowiekiem. Ja tutaj są siostry, które były jak byłem w Pile w pierwszych latach mojego kapłaństwa. zemdlałem ze zmęczenia. Bo tyle spowiadałem, grup prowadziłem, w ogóle udzielałem się wszędzie. Ale oczywiście dowcip polegał na tym, że ja myślałem, że jestem kapłanem na wzór serca Jezusa Chrystusa. Bo mam dla każdego czas. Pan Bóg tego nie chciał. I teraz, czy ty potrafisz to? Też, wejść w to. A potem miałem depresję, z której się leczyłem trzy lata. Do końca się nie wyleczyłem. Widać. Ale to, to zabija człowieka, to zabija człowieka, ten głód sukcesu. A święty Józef, a co, co tam za sukces, prawda? Dostał dziołkę, która nie wiadomo z kim dziecko miała? No bo tak można myśleć. My wiemy, że z duchem świętym, ale inni? ha? Ty będziesz wiedziała, że Pan Bóg ci to powiedział, a współsiostry? A nie będą wiedziały. Się śmiać będą z ciebie, prawda? A siostra to taka, na modlitwy nie wstaje? Tak mniej pracuje? A nie wiedzą, że ty masz migreny? Nerka cię boli? No nie wiedzą. Może dlatego, że nie powiedziałaś, ale może dlatego, że Pan Bóg to zakrywa. Prawda? Tajemnica. To, to, to milczenie okrywa tajemnicą nasze, na, nasze życie. I człowiek zawierzenia. Właśnie człowiek zawierzenia to, to jest człowiek właśnie, który potrafi wejść w tą tajemnicę milczenia. I teraz... Też tym milczeniem jest sen. Zobaczcie, i my przed Snem odmawiamy kompletę, tą modlitwę przed śmiercią, prawda? Że my możemy iść spać. Dlaczego? Bo jest Bóg. Wiemy, że Pan i weśnie darzy swych umiłowanych. Dlatego spokojnie teraz można spać. Bo, bo Pan Bóg to może. Prawda? I nie o to chodzi, żeby nic nie robić, ale nie musimy robić wszystkiego. Od tego jest Jezus Chrystus Zbawiciel. Mamy robić tyle, co możemy nie więcej. I teraz właśnie jest to rozeznanie, kiedy, kiedy mówić, kiedy nie mówić. I teraz jest czas, żeby mówić. I ja chcę wam mówić, że to wszystko, co się bierze, właśnie te grzechy w naszym życiu, właśnie uciekające od Pana Boga, one się zbiorą stąd, że my po prostu jesteśmy grzesznikami, pyszałkami. Chcemy wszystko budować na sobie. I Ja dzisiaj chcę wam, tobie chcę powiedzieć, że ty jesteś grzesznikiem. I to, że Kościół w Polsce tak cierpi, to też właśnie z powodu Ciebie i mnie. Ja też jestem grzesznikiem, ja wiem o tym. Żebyśmy też stanęli w dobrej perspektywie. Zobaczcie, skąd te pretensje w naszych wspólnotach, ten brak milczenia, prawda? A znowu ta zupka to taka dzisiaj mało słona, proszę siostry. <laughs> Jeszcze taki cyniczny uśmiech, prawda, na koniec. Bo nie można przeklinać. Nie wiem, dlaczego nie można, prawda? A, można być złośliwym, można się do siebie nie odzywać tygodniami, żyć w nieprzebaczeniu. A no można, można. Tylko nie wolno siostrze powiedzieć wulgarnego słowa, prawda? albo uderzyć. To ja nie zachęcam, żeby bić, albo wulgarnie się do siebie odzywać. Ale zachęcam do postaw ewangelicznych. Czasami może lepiej się pokłócić i prosić o przebaczenie, niż udawać, że wszystko jest okej. Okay. Skoro nie jest okej, okay. jak jest okej, okay, to dobrze. Ale jak dwóch ludzi mieszka razem, to nie może być okej. Okay. Bo Pan Bóg to robi celowo. Ja nie mówię, że jest złośliwy, ale tak to wymyślił, że zawsze we wspólnocie jest jedna siostra, której po prostu nie można ścierpieć. I ona jest po to, żebyś ty i ja, żebyśmy widzieli, że jesteśmy nienawróceni. I teraz tutaj jest krzyż. Tu jest niewinny człowiek, Bóg człowiek, Jezus Chrystus. On został zabity. A ja ci chcę mówić, że on jest niewinny, a został zabity przez Twoje grzechy. Ty na swoich rękach masz krew Jezusa Chrystusa. Jesteś winna Jego krwi. I to jest prawda o nas. Jeżeli my byśmy stanęli w tej prawdzie, to kończą się jakieś yy, właśnie dogadywania, pretensje wieczne: tego nie ma, tam to źle. Jestem grzesznikiem. Ja mam pokutować. To Bóg, ma, właśnie Bóg jeszcze milczy w swoim cierpliwości i mnie nie zabija. A tu ja jeszcze z pretensjami. Ale problem polega na tym, że my o tym zapominamy, prawda? Ja jestem osobą konsekrowaną, to wszystko dobrze. A nie wiem, czy dobrze. Pan Bóg powołuje nas też do wielkich rzeczy. Pytanie, czy je robimy? Ci w kościele polskim, wydaje się, że świedcy robią więcej niż my, jeżeli chodzi o, o wielkie dzieła. To był punkt drugi. Teraz punkt trzeci. Milczenie Boga patrząc na Jezusa Chrystusa. Jezus milczy. Wobec Samarytanki, przepraszam, wobec osoby, które, osoby lekkich obyczajów, którą przychodzą, prawda? Mistrzu powiedz: On milczy, pisze palcem po ziemi, milczy. Na dół, to, to milczenie poprzedza to słowo, które potem przychodzi. Jezus, kiedy jest oskarżany wobec Wysokiej Rady Marek, tak pisze. Wtedy najwyższy kapłan wstąpił na środek i zapytał Jezusa: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? Lecz Jezus milczał i nic nie odpowiedział. A my tak, zawsze musimy mieć jakąś odpowiedź, jakąś piłeczkę, prawda? A, nie, a niech wie, a, a, co, co, a to nie tak. Prawda? A Jezus milczy. Potrafi też potrafi zamilknąć, prawda? Ale Jezus milczy, kiedy chodzi o Jego chwałę, ale nie milczy, kiedy chodzi o chwałę Ojca. I to widzimy, jak jest yy, świątynia, przekupnie, wyrzuca. Jak trzeba faryzeuszów, czyli ówczesnych kapłanów, napominać, to napomina. Ale to nigdy nie chodzi o niego. A my zrobimy i robimy zupełnie na odwrót. Milczymy, jak chodzi o chwałę Bożą, ale jak nam ktoś, jakaś siostra, powie coś nie do końca o nas, prawda? Ja to wiem, jak, jak, jak ktoś coś źle o mnie powie, to od razu myślę, no nie, no ale trzeba by dopowiedzieć, że to nie było tak, prawda, że ja, ta, nie, ja dzisiaj nie wstałem na modlitwę, a nie dlatego, że jestem śpiochem, tylko dlatego, że wróciłem o drugiej z akcji ewangelizacyjnej i jadę na następną. Muszę się chociaż troszeczkę wyspać, żeby chociaż to zebrać te myśli, prawda, będę mówił. Ale jakoś nie wpadnie mi do głowy, że jak mówią o mnie dobrze, żeby też powiedzieć prawdę. powiedzieć halo, to jeszcze nie koniec. Mówisz o mnie dobrze, ale to nie koniec. Jestem grzesznikiem, źle mówię o braciach, mam problemy z czystością, jestem zawistny, jestem człowiekiem, który kradnie. Jakoś mi nie przyszło do głowy, żeby kiedyś tak na spotkaniu prowincjalnym, jak mówili o mnie dobrze, podnieść rękę, mój przepraszam, poproszę mikrofon, chciałem jeszcze dodać, Prawda? Jezus robi na odwrót. Milczy, kiedy chodzi o niego, mówi, kiedy chodzi o chwałę Bożą. I teraz jest taka piękna sytuacja w księdze Samuela. Dawid wchodzi na górę jako król. Obok staje człowiek, Shimei się nazywa, i on przeklina Dawida i rzuca w niego kamieniami. I tam stoi obok wojownik, który mówi, podejdę i odepnę temu psu głowę. Jak on może króla znieważać? Tak można króla znieważać, prawda? A wtedy Dawid mówi, co ja mam zrobić z wami, synowie Seruj? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że Pan mu powiedział, przeklinaj Dawida. W takim razie, dlatego, dlaczego ty mówisz, co tu zrobić? I właśnie mieć taką mentalność, że ktoś mówi o tobie źle. Dlaczego? To co, Panu Bogu się to wymknęło spod kontroli? Nie. On mówi o tobie źle, bo Pan Bóg mu na to pozwala. Pan Bóg jest wszechmocny. Pan Bóg by nie chciał, to by zabił tego człowieka. A co, Pan Bóg nie może zabić? No może, bo to jest akurat prawo Boga odebrać nam życie. I teraz właśnie, żeby zobaczyć to wszystko w perspektywie Bożej, nasze życie. I wtedy możemy milczeć. Wtedy nie musimy wszystkiego, wszystkim wyjaśniać. Chodź wyjaśnić, źle zrozumiałeś. Nie, Franciszek pokazuje i mówi w napomnieniu: błogosławiony sługa, który przyjmuje upomnienie przełożonego, nawet jeśli nie dopuścił się przewinienia. A nam ciężko przyjąć upomnienie. A my się dopuścimy przewinienia, prawda? Ale, a Franciszek mówi, nie, to, to nie, nie o tym mówię. Mówię, żeby przyjąć upomnienie nawet, jak się tego człowiek nie dopuścił. I drogie siostry, to by było wszystko moralizowaniem, gdyby mówił, bądźcie takie, nie jesteście w stanie takie być. Nie, nie możemy być tak. Nie, nie możemy mieć takich postaw. To wszystko może nam podarować za darmo Pan Bóg. To jest dar. I to jest w tym momencie ta dobra nowina, którą chcę Wam ogłosić: że właśnie Jezus Chrystus może to dla Ciebie zrobić. Może dać Ci nowe serce. Oczywiście, to nie chodzi o to, żeby się nie starać, ale my staraniem naszym nigdzie nie dojdziemy, bo Pan Bóg nas stworzył ułomnymi, ale celowo, żebyśmy potrzebowali Jezusa Chrystusa. I teraz, jak zrobić? Ja na przykład widzę, że jestem człowiekiem no, no złośliwym. Jak mi to coś mówi, odetnę się. No nie potrafię się nie odciąć. I teraz, jak zrobić, żeby zachowywać przykazania, które daje Jezus Chrystus? A ja w dodatku zakonnikiem jestem. Czy, czy śluby jeszcze złożyłem, prawda? Noszę, żeby się nie przybył. Takie brudne to. No tak jak moje życie. No. I teraz to rozwiązanie daje Jezus Chrystus. Robi rzecz niemożliwą. Jest umarły, umiera i zmartwychwstaje. I to jest cud, który Pan Bóg chce podarować Tobie. I tego bardzo często nam się nie mówi w zakonach. Nam się mówi, staraj się, prawda? niech siostra się nie modli. To niech się siostra modli, prawda? Nie wiem, siostra nie pracuje. To niech zacznie pracować. Boli siostrę głowa. To niech przestanie boleć siostrę głowa. cholera jasna, że tak człowieka bierze. No bo jak to zrobić? Jak to zrobić? To jest niemożliwe. A to nie jest chrześcijaństwo, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo jest dobrą nowiną. Słuchajcie, kiedyś Piotr wychodzi święty, ma przed sobą pięć tysięcy ludzi, głosi im Słowo Boże i oni chcą zostać chrześcijanami. Co im obgłosił? Nie mówił im nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kłamał. Tego Piotr nie mówił. Piotr mówił, ty jesteś grzesznikiem, jesteś winien śmierci tego sprawiedliwego. Ale Bóg cię kocha. On zmartwychwstał dla ciebie. Chce ci dać życie wieczne. Chce ci przebaczyć grzechy. Bóg chce odmienić swoje życie. Chce ci dać nową naturę. Nową naturę. Że przychodzi do siebie siostra, na przykład przełożona, i ci dowala. A ty co? A ty ją kochasz spontanicznie. Ja nie mówię, wiesz, przez zęby. Ja będę kochać moją przełożoną. Będę kochać moją przełożoną. Będę kochać moją przełożoną. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest to, że ty spontanicznie w sercu kochasz człowieka, który cię zabija. A to nie jest możliwe. Nie jest możliwe. Ale jest możliwe dla Jezusa Chrystusa. I teraz to może być dla ciebie możliwe, jak ty zrobisz w sobie miejsce dla Jezusa Chrystusa. I teraz my jesteśmy egoistami i boimy się tracić nasze życie dla siebie. I dlatego nie chcemy przyjąć Jezusa Chrystusa. Możesz godziny siedzieć przed tabernakulą. A jeżeli nie otworzyć w Jezusowi, to nie wejdzie, bo Bóg nie gwałci, Bóg nie stosuje przemocy. Jeżeli nie będzie tego zaproszenia, to Bóg nie wejdzie, nie wejdzie. Ale to jest piękne, słuchajcie, bo, bo to oznacza koniec końców, że, że, że my to możemy dostać i że właśnie nie musimy na to zapracowywać. To nie znaczy, że nie mamy nic robić, na przykład Słowo Boże, dzielenie Słowem Bożym, otwartość na Słowo Boże. To jest cudowna rzecz. Ale dam wam świadectwo z mojego życia, wczoraj. Wczoraj wieczorem poszedłem do spowiedzi, spowiadam się co dwa tygodnie, poszedłem do spowiedzi i mój spowiednik pyta mnie, mówi słuchaj Paweł, jak odnajdujesz się w Ewangelii Dnia Dzisiejszego? A ja się spowiadałem o 21.30 i tak patrzę na niego i mówię, nie odnajduję się w Ewangelii Dnia Dzisiejszego, ponieważ jej nie pamiętam. A dlaczego jej nie pamiętam? Bo cały dzień pracowałem jak dziki osioł, prawda? Miałem dwa wywiady telewizyjne, dwa spotkania, negocjacje z portalami internetowymi, sami otwieramy nowy podportal, prawda? I jeszcze przygotowywałem konferencję dla sióstr w Kaliszu. I nie miałem czasu, żeby żyć Słowem Bożym. No to psuna budę takie życie. A ja się przed wami nie chwalę teraz swoimi słabościami, tylko mówię wam jak jest. Też widzę, jaki jestem, prawda? I, i właśnie my możemy robić sto tysięcy rzeczy, ewangelizować cały świat, ale jak ty nie wejdziesz w klucz, że jesteś grzesznikiem, który naprawdę ma się nawracać, to dalej będziemy jednym wielkim zgorszeniem dla Kościoła i dla ludzi, którzy szukają znaków, szukają kogoś, kto by im pokazał Jezusa Chrystusa i chcą zobaczyć człowieka, który, który ma miłość który ma miłość. Ja dzisiaj jechałem tutaj pociągiem. Podeszła do mnie dziewczyna z prośbą o jałmużnę, dałem jej. Ale ja wiem, co było na mojej twarzy. Ona nie zobaczyła Jezusa Chrystusa. Jest mi przykro z tego powodu, bo, bo chciałbym. I modlę się, wierzę, że Pan Bóg kiedyś mi da tą łaskę, że, 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 że też ja zacznę sobą pokazywać Jezusa Chrystusa, ale widzę, że tak nie jest. No ale właśnie trzeba się o to modlić, prosić Pana Boga, wołać. Na to. Punkt czwarty: jak ktoś chce słuchać o nowej ewangelizacji, to proszę obudzić teraz. Wezwania do nowej ewangelizacji w roku wiary. Ten rok wiary rozpoczynamy w październiku, synodem będzie do listopada 2013. Papież Benedykt wydał taki list Portam Fidei podwoje wiary. Wychodziły takie dokumenty, linamenta przygotowujące do Synodu. Ostatnio wyszedł parę miesięcy temu znowu nowy dokument Instrumentum Laboris, do tego Synodu o nowej ewangelizacji. I, I w tym dokumencie jest takie zdanie, które chcę zacytować. Cytuję papieża. Wspólnoty zakonne. Wiadomo o kogo chodzi. Znajdą w tym roku sposób, aby uczynić publicznym wyznanie wiary. Przeczytam jeszcze raz. Wspólnoty zakonne znajdą w tym roku sposób, aby uczynić publicznym wyznanie wiary. Jeżeli ty mienisz się katolikiem i mówisz, że słuchasz papieża, tak się spotkamy za rok, to powiesz mi, jak ty jako wspólnota zakonna tam, gdzie mieszkasz, publicznie Uczyniłaś wyznanie wiary. Bo jest czas milczenia i czas mówienia. I papież mówi do ciebie i do mnie, jako do zakonników: W tym roku ty ze swoją wspólnotą publicznie wyznasz wiarę. Jak? A ja nie wiem. Ja nie wiem, gdzie ty mieszkasz, kim ty jesteś, co ty robisz, jak tą wiarę będziesz wyznawać. Ale papież mówi, że mamy ją wyznać publicznie. A teraz się martwcie. Wasze, wasze zmartwienie. W Instrumentum Laboris właśnie jest powiedziane, że wiara ma być przeżywana, przemodlona, celebrowana i wyznawana. I wyznawana. My to wiarę tak, trochę przemodlimy, celebrujemy troszeczkę, przeżywamy to też, ale wyznawać? No to właśnie tak, nie, nie, my nie mamy się pokazać światu. Mamy jako chrześcijanie, mamy być znakiem dla tego świata. Bo ten świat się nie zbawi bez nas. Potrzeba chrześcijan. Wielu chrześcijan jest mordowanych. I teraz powracając jeszcze do teologii moralnej, jeżeli chodzi o milczenie. Właśnie teologia moralna mówi, że często milczenie jest błogosławieństwem i trzeba milczeć. Prawda, jak masz coś komuś przygadać, to milcz. Się zbawisz. Masz powiedzieć złe słowo, milcz. Masz obgadać siostrę, milcz. Nie mów, nie powtarzaj. Grzechy i rozróżnienie. Oszczerstwo to jest mówienie nieprawdy o drugiej osobie. Ale grzechem jest też obmowa. To jest mówienie prawdy o drugiej osobie, ale złej. Ale to jest grzech. Mówić o drugiej siostrze, że coś robi źle drugiej siostrze, jest grzechem. A my to sobie zawsze teologię, a nie, no bo chcemy pomóc. Jak chcesz pomóc tej siostrze? Pomagasz? Milcz, pokutuj. Jesteśmy do tego niezdolni, ja wiem. Ale to może dać nam za darmo Jezus Chrystus, i to wam chcę mówić. I teraz jest właśnie też grzech, który można zaciągnąć, przez to, że się milczy, że się nie mówi. I właśnie w tym roku wiary papież przychodzi i mówi: Macie o tym powiedzieć. Macie powiedzieć, dlaczego wierzycie w Jezusa Chrystusa. Powiedzcie. Prawda? Ja pamiętam, kiedy jeden brat odchodził z naszego zakonu. Ja byłem poruszony, byłem wtedy młodym człowiekiem, gorszyłem się takimi rzeczami. Dzisiaj nie gorsze, bo dzisiaj cudem dla mnie jest, że ja jestem w zakonie. Bo Pan Bóg mi powołanie uratował. Jestem zdumiony, bo popadam w grzechy, a Pan Bóg pozwolił mi z nich wyjść i uratował moje powołanie. I dzisiaj nie dziwię się, jak ktoś występuje z zakonu. Dziwię się, że, że zostają, bracia. Dziwię się, bo widzę, jak jestem słaby, jacy my wszyscy jesteśmy krósi. I ten brat wtedy przełożony mówi mi: Słuchaj, Paweł, nie gorsz się. Nie pytaj się, dlaczego on występuje, zapytaj się, dlaczego. Wszyscy zostali, ci inni, ta reszta. I współczesny świat pogubiony. Ja byłem w tym roku na Woodstocku, na przystanku Jezus. Poszliśmy do tych ludzi. Oni są biedni, piani, zniszczeni, narkotyzujący się, prostytuujący się. Oni potrzebują Boga. Jak my im go nie damy, to kto? My na przykład w naszej wspólnocie, tam gdzie mieszkam, z drugim bratem podjęliśmy taką inicjatywę, żeby się nie umartwiać tylko negatywnie, tylko pozytywnie w Wielkim Poście, chodziliśmy raz w tygodniu po domach, we dwóch, a na imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i szliśmy to do domu i pukaliśmy. Kto nam otworzył, to rozmawialiśmy z tymi ludźmi. Wzięliśmy najpierw taką listę też od proboszcza, tak, kto nie przyjmuje kolędy, żeby tam do tych ludzi dotrzeć, którzy do kościoła nie chodzą. I muszę wam powiedzieć, że chodzimy do dzisiaj. Wielki Post się skończył, ale ja mówię, słuchaj, a to jest takie piękne doświadczenie, bo zawsze widzę cuda zawsze, wychodzimy e, dzwonimy do domu i nic, nagle brama się otwiera wjazdowa, ja chcę wchodzić patrzę, a tu samochód wjeżdża, to nie mi ktoś bramkę otworzył, tylko gościu wjeżdżał samochodem, no i, i zaczęliśmy z nimi rozmawiać, okazuje się, że jego ojciec umiera i on się boi z ojcem porozmawiać o spowiedzi a tato się nie spowiadał 40 lat i on się, i on się boi to powiedzieć e, e, tacie i rozmawialiśmy on mówi, ja to traktuję jako, jako znak z nieba Was. Spójrzcie, tak wygląda anioł. Kto chce, może sobie zrobić zdjęcie ze mną potem. Będzie pokazywał, potem widział anioła. Bo anioł to posłaniec. I, i to Pan Bóg robi te rzeczy. Znaczy, to jest to, że teraz wy, ale wejść w tą logikę. Ja nie mówię, nie wiem, co wy macie robić, ale Kościół wzywa nas do nowej ewangelizacji. Do wyjścia, do poszukiwania tych ludzi. Może, może, może też wy wyjdźcie, chodźcie po dwie, nie wiem, pójdźcie do baru, na przystanek. Rozmawiajcie, dzielcie się. Pytanie, czy mamy się czym dzielić? Ale jeżeli tak, to jesteśmy zaproszeni, żeby to robić. Jest kryzys wiary, jest sekularyzacja, ale odpowiedzią na to wszystko jest, cytuję papieża Benedykta XVI: Kościół jako całość oraz jej dusz pasterze, tak jak Chrystus, muszą wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni. Do miejsc tętniących życiem, do przyjaźni z synem Bożym, do tego, który daje nam życie, życie w obfitości. I teraz, aby iść i głosić, trzeba najpierw usłyszeć. Za chwilę będzie adoracja najświętszego sakramentu, żeby móc właśnie tego Jezusa słuchać, bo z pustego to i Salomon nie naleje. I możemy dać tylko to, co mamy. I teraz diabeł pokusy takie stawia, żeby robić bardzo dużo, bardzo dużo, prawda? Jeszcze to lepiej, dekorację jeszcze ładniejszą, to ty potem na pysk padasz, no kwiaty piękne, no ale siostra zniszczona. No to może jeden tydzień bez bukietu? No nie, to nie przejdzie. No to jeden kwiatek dać, no. Ale podarować siostrze pięć godzin snu, już od tygodnia nie śpi, bo peregrynacja w parafii. Zobaczcie, zobaczcie jakie my priorytety sobie stawiamy. Prawda? Co jest najważniejsze? Szyld witający biskupa czy moje nawrócenie? A czasu? Mamy tylko 24 godziny. Chwała Panu. Chwała Panu, że doba nie ma 38. bo Byście o 12 godzin dłużej sprzątały. No, tacy jesteśmy. Tak, tak, tak właśnie po prostu ch chcemy, chcemy budować Królestwo Boże. Życzę Wam i sobie odwagi, bo pozostawić siebie, wejść w milczenie jest rzeczą bardzo trudną, bardzo trudną, ale zbawienną. I dlatego do niej zachęcam. I aby właśnie wpatrywać się w Jezusa Chrystusa, to, to naszą siłą nic nie możemy zrobić. Na szczęście jesteśmy bezradni, ale mocą Jezusa Chrystusa naprawdę. Jest w stanie może zrobić wszystko. Dlaczego? No bo wtedy Bóg działa, Bóg działa. Chcemy powołania, to mamy żyć u Boga, wierząco. Młodzi ludzie chcą żyć radykalnie Bogiem. Ale pytanie, czy przyjdą do nas i co zobaczą strukturę czy żywego Jezusa Chrystusa. Struktura jest taka mała, pociągająca, a Jezus Chrystus fascynuje. Fascynuje. Wy jesteście tego dowodem, że Jezus Chrystus fascynuje. Zostawiłyście życie, wszystko, swoje, aby i za Jezusem Chrystusem. I życzę Wam sobie właśnie tej odwagi, abyśmy właśnie nie bali się i za tym, który wszystko nam dał, który bardzo nas kocha. I życzę Wam również tej odwagi wchodzenia w milczenie, aby Pan Bóg mówić, mógł mówić do Ciebie. A Pan Bóg chce Ci mówić, że Cię bardzo kocha, że, że, że ma dla Ciebie naprawdę ogromną miłość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Błogosławiony honoracie. Święci nasi aniołowie, stróżowie, święty Józefie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.